Witam serdecznie Państwa. Pewnie wszyscy jesteśmy w poważnym nastroju, bo nie każdy dzień na Olimpiadzie przynosi nam powody do radości. Temat dzisiejszej konferencji prasowej też nie nastraja optymistycznie. Będę mówił o układzie zamkniętym, jaki powstał, czy był budowany konsekwentnie od 2016 roku i którego konsekwencje ponosimy do dziś jako państwo, jako społeczeństwo. I z którym to układem zamkniętym służby powołane do pilnowania interesów państwa i skarbu państwa starają się naprawdę bardzo intensywnie walczyć od początku tego roku. Poprosiłem dzisiaj na spotkanie z państwem ministrów odpowiedzialnych za takie skoordynowane współdziałanie, jeśli chodzi o walkę z nadużyciami i przede wszystkim możliwości odzyskiwania tego, co zostało nieprawidłowo wydane albo wręcz skradzione. Dlatego są dzisiaj z nami ministrowie Andrzej Domański, minister finansów, Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i jako w jakimś sensie gość specjalny pan Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, która jest jednym z głównych narzędzi i tak naprawdę, której efekty pracy są jednym z powodów, dla których dzisiaj państwa poprosiłem na tę konferencję prasową. Obecni tu ministrowie zwrócili się do mnie z prośbą, abym wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy ministrami spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości. I to porozumienie będzie dotyczyło skoordynowania działań wszystkich im podległych służb i samych resortów. Działań zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa. Dotychczasowe prace zarówno Krajowej Administracji Skarbowej, jak i służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz prokuratury pracującej pod nadzorem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego doprowadziły nas do tego momentu, w którym skoordynowanie pomiędzy tymi resortami jest niezbędne, abyśmy skutecznie i możliwie szybko odzyskiwali te gigantyczne kwoty, co do których mamy dowody albo przekonanie w niektórych przypadkach. I praca nad poszukaniem dowodów trwa, że zostały wydane w sposób nieprawidłowy, niezgodny z prawem, na szkodę interesów publicznych albo wprost zawłaszczone przez ludzi i organizacje i instytucje, które stanowiły szeroko pojętą elitę władzy za czasów PiS-u. Bardzo poproszę panów ministrów o podpisanie tego porozumienia. Dodam jeszcze tylko, że potrzebna będzie nie tylko koordynacja, ale także wzajemne szkolenie. Bardzo chcemy, aby Krajowa Administracja Skarbowa pomogła w uzyskiwaniu kolejnych niezbędnych kompetencji, na przykład przez funkcjonariuszy Policji czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak aby skuteczniej badać przepływy i pewne schematy działania, pewne mechanizmy działania, które do tej pory zostały ujawnione. Bardzo ważnym zadaniem uczestników tego porozumienia będzie także przygotowanie takiej profilaktyki. Znaczy, bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy, bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania, a więc żeby oddali te pieniądze, mówiąc ludzkim językiem, ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie właśnie podpisują, ma być także zestaw propozycji, które uniemożliwią w przyszłości, niezależnie od tego, kto będzie rządził, uniemożliwią w przyszłości nadużywanie władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów. I mam nadzieję, że wasza praca będzie w tej mierze skuteczna.
Bardzo chciałbym panom ministrom podziękować. Ja wiem, że dla mnie sprawa ma charakter priorytetowy, nie tylko dla mnie, myślę, że dla wszystkich Polek i Polaków. I dlatego pozwoliłem sobie panów ministrów poprosić o podpisanie tego dokumentu tutaj w obecności mediów. Ale też bardzo bym chciał, ponieważ będę chwilę jeszcze państwu referował, do czego doszliśmy do tej pory, żebyście panowie ministrowie nie marnowali czasu, bo akurat to, co mam do powiedzenia, to panowie mi dostarczyli, więc żebyście spokojnie poszli do swoich zadań realizować treść porozumienia. A jeszcze raz chciałem też podziękować szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za bardzo bogaty materiał i już bardzo dużo rzeczy rzeczywiście doprowadzonych do finału. Także bardzo wam dziękuję. Ja bym nie fatygował panów ministrów i nie fatygowałbym państwa, gdyby nie dane, które pokazują bezprecedensowy rozmiar nadużyć, który jest zilustrowany efektami pracy, głównie pracowników, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Dokładnie ta instytucja stała się kluczowa w ściganiu nadużyć, a także przestępstw o charakterze finansowym, działań na szkodę Skarbu Państwa, na szkodę interesu społecznego. I jestem przekonany, że intensyfikacja współpracy i taka profesjonalizacja współpracy pomiędzy administracją skarbową i innymi służbami policyjnymi i biurem antykorupcyjnym jeszcze bardziej przyspieszy dochodzenie do sprawiedliwości w tej dziedzinie. Dlaczego mówię o danych, które każą nam sądzić, że mamy do czynienia z bezprecedensowym, nieznanym w przeszłości mechanizmem wykorzystywania państwa i władzy na rzecz własnych korzyści albo korzyści politycznych, finansowych partii politycznej? Dzięki posiadanym uprawnieniom dyrektorzy izb administracji skarbowej od lutego bieżącego roku prowadzą postępowania w 90 jednostkach i podmiotach, które podlegają 17 resortom w naszym rządzie. Codziennie pracuje nad tymi sprawami 200 kontrolerów. Kwota wydatkowanych środków publicznych, ta podejrzana kwota, a więc ta, którą uznali nie politycy i nie komentatorzy, tylko Krajowa Administracja Skarbowa. Podejrzana, wymagająca zbadania, bo zachodzi podejrzenie, bo są powody, aby sądzić, że te środki były wydatkowane niezgodnie z prawem, z naruszeniem procedur, przepisów albo na szkodę interesu publicznego. To jest kwota, która w tej chwili po tych kilkumiesięcznych badaniach osiągnęła 100 miliardów złotych. Jeśli chodzi o stwierdzenie nieprawidłowości i zawiadomienia do organów ścigania, więc złożono w tej chwili zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ponad 60 zawiadomień. Kwota nieprawidłowości już objęta tymi złożeniami do prokuratury, czyli też mówiąc po ludzku, to o czym już wiemy, mamy udokumentowane i dzięki współpracy administracji skarbowej i prokuratury będziemy odzyskiwać. To jest kwota ponad 3 miliardów złotych. 3,2 miliarda złotych to są już te pieniądze, które są bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się zwrotu tych środków. W pozostałym zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, a precyzyjnie opisano już na ponad 5 miliardów złotych te nieprawidłowości, w tych sprawach zawiadomienia będą składane do odpowiednich organów, w tym do prokuratury sukcesywnie. Krajowa Administracja Skarbowa, a także inne służby chcą przygotować te wnioski perfekcyjnie, tak aby skuteczność ściągania tych pieniędzy od instytucji, a jeśli czy organizacji,
a w wypadku niemożności ściągnięcia środków od tych instytucji lub organizacji będziemy je ściągali od członków zarządów, zgodnie z prawem. Zresztą te procedury już zostały rozpoczęte. Już w niektórych przypadkach nasze służby podjęły działania na rzecz wyegzekwowania tych pieniędzy także od osób fizycznych, członków zarządów. Kiedy mówię o takim układzie zamkniętym z ewidentnym politycznym patronatem czołówki Prawa i Sprawiedliwości i rządzących, to mówię o mechanizmie wykorzystywania środków publicznych, mechanizmie bardzo dobrze przygotowanym. To, co po tych kilku miesiącach wiemy już na pewno i o czym Państwo już informowali przecież wielokrotnie, ale układa się to w obraz rzeczywiście całościowy, to wykorzystywanie środków publicznych, pieniędzy, a także całych urzędów i pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii rządzącej. Ten mechanizm jest najbardziej niepokojący, ponieważ ma bezpośredni wpływ na to, co w Polsce mogło się dziać, będzie się działo przez najbliższe lata. Mogło mieć to wpływ i miało na pewno wpływ także bezpośrednio na wyniki wyborów. Porozumienie, które dzisiaj ministrowie za moją zgodą podpisali, ma służyć także prześledzeniu tych wszystkich przepływów, które do tej pory wydawały się spontanicznymi, wiecie, takimi, no tu się zdarzyło coś, tam ktoś powiesił billboard nielegalnie, a tutaj ktoś na swoją fundację przytulił jakieś kilkadziesiąt milionów złotych, ale nikt na razie nie łączył tego w całość, pewien system zachowań. My dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że ten system został przygotowany i dość perfekcyjnie był realizowany, szczególnie w okresie przedwyborczym. To jest mój pierwszy meldunek, ale będziemy systematycznie Państwa informowali o postępach prac, także tych zespołów. Dziękuję. I na to, co rzuca się najbardziej w oczy, to właśnie przemyślana strategia wykorzystywania środków publicznych i to są środki resortowe albo środki, które przepływają z resortów do fundacji kierowanych przez polityków albo ludzi bliskich, na przykład członków rodzin tychże polityków. I te środki publiczne służą promocji, na przykład pikniki rodzinne, obronność, no tych pomysłów PiS był tutaj bardzo kreatywny, a na końcu ta mapa, jaką powoli rysujemy i będziemy ją systematycznie przedstawiać, pokazuje, że wiceministrowie i ministrowie pisowscy, którzy byli równocześnie kandydatami w wyborach do parlamentu, koncentrowali te środki zawsze w tych miejscach, które były ich okręgami wyborczymi. Ta mapa jest jednoznaczna i dotyczy w tej chwili co najmniej 9 resortów, gdzie ministrowie lub wiceministrowie tak dysponowali środkami publicznymi i swoimi stanowiskami i ludźmi, którzy pracowali dla nich jako urzędnicy państwowi. Jednoznaczność tego procederu, że ich wysiłek i ich pieniądze miały służyć ich kampanii wyborczej jest jednoznaczna. Dzisiaj służby będą pracowały krzyżowo tak, żeby dokładnie opisać przepływy pieniędzy i naruszenia w tym procesie. Najbardziej uderzającym, i o tym już wstępnie informowaliśmy, procederem, jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do kampanii wyborczej, jest to, co działo się pod nosem pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szczuckiego, właśnie nie pod nosem pana ministra Szczuckiego, tylko na rzecz pana ministra Szczuckiego. Będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił 6 osób, które nie świadczyły żadnej pracy. Były zaangażowane w jego kampanię wyborczą. Chcę powiedzieć, nie chcę tutaj epatować sensacjami, ale tak się złożyło, że pracujący ludzie dla pana ministra Szczuckiego, którzy udawali urzędników pracujących na rzecz rządowej legislacji, co prawda skasowali maile i wymiany informacji pomiędzy sobą w komputerach, ale zapomnieli, że w tych komputerach, jak w całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w resortach są tak zwane backupy, to znaczy zapomnieli o tym, że system kopiował ich materiały i one są w naszej dyspozycji. I to są dziesiątki maili urzędników, którzy byli odpowiedzialni teoretycznie za legislację rządową.
tak detaliczne informacje. Ja właściwie wstydziłbym się, gdy miał przeczytać wymianę urzędników rządowych, wymianę informacji polegającej na tym, kup połówkę dla tego gościa, który wywiesza baner dla naszego kandydata. Dziesiątki i setki tego typu informacji. Ja już nie mówię o tym, że te zapisy informują o łamaniu prawa, ponieważ tego typu prowadzenie kampanii jest oczywiście nielegalne. Czyli kupowanie tego typu usług od osób prywatnych, jak zgoda na wywieszenie banera. Już nie mówiąc o tym, że często w tych informacjach alkohol służy jako środek płatniczy. I na czele tego przedsięwzięcia stoi minister polskiego rządu, który odpowiada za Rządowe Centrum Legislacji. Oczywiście wszystkie te informacje są w dyspozycji prokuratury, ponieważ sprawa ma nie tylko charakter etyczny, ale też ewidentnie kryminalny. Też coś, co jest bardzo dla mnie namacalne jako szefa rządu. Jak obejrzeliśmy to rzeczywiście i zdaliśmy sobie sprawę ze skali tego procederu, no to muszę powiedzieć, że ja jestem człowiekiem doświadczonym, ale byłem sam w szoku. Mówię o pieniądzach wydawanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych. No to są takie środki, które są do dyspozycji premiera. Na przykład trzeba komuś nagle pomóc, bo była powódź. Albo trzeba ratować jakąś instytucję ważną dla państwa, ponieważ zdarzyły się jakieś nieprzewidziane rzeczy. Albo przeznaczyć na pomoc dla ofiar jakichś katastrof. W 2023 roku, i mówimy też o sytuacji, która nie ma precedensu w historii Polski. W 2023 roku różnym fundacjom, stowarzyszeniom, klubom i związkom wyznaniowym w przygniatającej większości bezpośrednio związanym z partią rządzącą i z jej zapleczem udzielono 524 dotacje celowe o łącznej wartości 370 milionów złotych. Nie mówię o rządzie, mówię o jednej kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tylko w 2023 roku 370 milionów złotych. Większość z tych dotacji została przekazana w 2023 roku bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. A więc takie widzimisię premiera lub jego ludzi decydowało o tym, komu się te publiczne pieniądze rozdaje w takiej skali. Żebyście mieli państwo świadomość, jak ważne były te wybory dla PiS-u, żeby móc kontynuować te rzeczy, jakimi się głównie zajmowali w ostatnich latach, to zobaczcie tę różnicę. Te wydatki na dotacje, które są finansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa, ta, która jest w dyspozycji premiera, wzrosły w ciągu 3 lat, a więc osiągnęły ten swój szczyt w roku wyborczym, 12-krotnie. O ile w 2020 roku dysponowano tymi środkami umiarkowanie, chociaż to był rok pandemii jeszcze i wydawałoby się, że jest wiele powodów, dla których być może te wydatki były uzasadnione, to było 22 miliony złotych, a w roku wyborczym to było 265 milionów złotych. No do wymiaru symbolu urosła Fundacja Wolność i Demokracja, założona przez najbliższego współpracownika, pana premiera Morawieckiego, pana ministra Dworczyka. Jeśli połączymy wydatki na dwie fundacje, Fundację Wolność i Demokrację oraz zagarniętą w sensie takim politycznym i personalnym fundację, która była powołana do szlachetnych rzeczy, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, to przyznano im łącznie kwotę z tym tylko dwóm fundacjom, a ta fundacja ministra Dworczyka, przez niego założona, no,
Trudno ją zdefiniować jako fundację, która działa na rzecz interesów państwa polskiego. Przyznano w sumie 300 w czasie między 20 a 23 rokiem. Przyznano tylko tym dwóm fundacjom 325 dotacji na łączną kwotę 190 milionów złotych. Bezpośrednio, jeśli chodzi o Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, zarządzał tym procesem pan minister Jan Dziedziczak. Fakt, że mamy w tej chwili, zaraz nie chcę pomylić danych, że w tej chwili dzięki pracy naszych urzędników i funkcjonariuszy po 6 miesiącach działań, śledztw, audytów, w tej chwili mamy 62 osoby z uprzedniej elity władzy, które mają postawione zarzuty. Tego nie było nigdy w historii naszych poprzedników, a to jest początek tego, znaczy w historii przed naszymi poprzednikami. Długo żyję, interesuję się i działam w życiu publicznym, interesuję się polityką też jako historyk. To jest pierwszy raz w historii Polski, nie tylko po roku 89, żeby funkcjonariusze władzy, uczestnicy władzy, którzy musieli oddać władzę wskutek werdyktu wyborców, byli tak szybko i tak skutecznie rozliczani. Wiem, bardzo często wrażenie jest takie, a wierzcie mi, ono jest nieuzasadnione, że to rozliczenie idzie za powoli. Ja się zobowiązałem, że wszystkie osoby, które nadużyły władzy przeciwko państwu, przeciwko skarbowi państwa, przeciwko polskiemu społeczeństwu, będą skutecznie ścigane i odpowiedzą za to, także finansowo. I chcę, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę. Czasami jednego przestępcę śledzi się, obserwuje miesiącami, a nawet latami. I robią to policjanci, prokuratorzy. I trzeba kilka lat czekać, żeby doprowadzić takiego delikwenta przed sąd. My dzisiaj mówimy o ludziach z aparatu władzy i z elity władzy, którzy mają zarzuty bliźnie 62, a 149 czeka na dalszy ciąg, bo jest już po zawiadomieniach. I niestety, kiedy mówię, że jest to elita władzy, to tej poprzedniej władzy, to wiem, co mówię. Państwo już też informowali o bardzo bulwersujących decyzjach na przykład Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tu jestem o tyle spokojny, bo toczące się śledztwo i działania prokuratury pozwoliły w tej chwili na kontach osób już objętych działaniami prokuratury. Mówimy tu o głośnej firmie Retysbet, tak bliskiej sercu pana premiera Morawieckiego, tak blisko współpracującej poprzez różnych ludzi z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. No, zabezpieczyliśmy 112 milionów złotych też na rzecz przyszłych roszczeń ze strony państwa wobec tych ludzi, którzy dokonali no, rzeczy niebywałych. Pamiętacie państwo choćby kwestie generatorów, jakie za publiczne pieniądze kupowano dla walczącej Ukrainy, miały tam wytwarzać prąd dla Ukrainy. A na tych zakupach przede wszystkim zarobili ci, którzy od lat blisko współpracują z premierem Morawieckim w różnych sferach. Mówię o tym, ponieważ działania dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są w toku. Jak wiecie, są zatrzymania. Sprawa dotyczy także bezpośrednio władz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jeszcze w grudniu
Doszło do przeszukania u szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Działania będą kontynuowane. Nie mam żadnych wątpliwości. Mamy także do czynienia to oczywiście z dość powszechnie dostępną informacją, jak wyglądały relacje służbowe i towarzyskie szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a będziemy mieli moim zdaniem do czynienia z jednym z największych skandali w ogóle w historii Polski, relacji służbowych, partyjnych czy politycznych, osobistych z poprzednim premierem. Mówię o tym bez satysfakcji. Kiedy mówimy o mechanizmach, to jednym z najważniejszych mechanizmów wyłudzania pieniędzy albo nadużywania możliwości było ustawianie konkursów, jeśli chodzi o granty, dotacje dla organizacji, dla gmin, dla stowarzyszeń, nagminną procedurą. Mamy tutaj pełny wykaz tych działań i to dotyczy prawie wszystkich resortów, prawie wszystkich ministerstw. Było na przykład ustawianie kolejności zgłoszeń. Na przykład były jakieś procedury przyznawania grantów na przykład dla gmin. I gminy się zgłosiły, bo wiedziały, że kto pierwszy się zgłosi, ten ma największe szanse. Ale nie zgłaszały się te gminy, które pasowały temu czy innemu ministrowi, bo on tam nie kandydował. Więc one z bliżej nieznanych powodów, bez żadnego powodu, bez żadnych procedur, spadały na koniec kolejki. I mamy to udokumentowane. I to nie było w jednym resorcie i nie w odniesieniu do jednej akcji. To był system. Mamy do czynienia z systemem, który Państwo przecież dobrze znacie z własnych obserwacji, czyli wyprowadzania gigantycznych środków publicznych poprzez na przykład akcje reklamowe, przez spółki Skarbu Państwa, także przez administrację publiczną, dla mediów, które otrzymywały kontrakty reklamowe, mediów ściśle związanych z partią rządzącą, z PiS-em, mimo że żadne kryteria, te obiektywne kryteria nie uzasadniały, aby właśnie do tych mediów trafiały pieniądze. Prawdziwe kryteria były czysto polityczne. My w tej sprawie też nie będziemy bezradni. Analizujemy także, to porozumienie służy między innymi temu, żeby nie można już więcej było wyłudzać pieniędzy publicznych, czy ze spółek Skarbu Państwa, czy z administracji państwowej, pod niby akcje reklamowe dla mediów, które służą władzy, czasami na kolanach i które, a ich dotarcie, no są pewne kryteria takie oczywiste, w żadnym wypadku nie wskazywało na to, że to one powinny wygrywać konkursy, że to one powinny dostawać te oferty. Nie będę wymieniał nas tych mediów, wszyscy je znacie. Właściwie ja powiem Państwu, że już powstały tomy. To już nie byłby seria, tylko jakaś wielotomowa encyklopedia przekrętów PiS-u. Jak wspomniałem, sama kwota, tą, którą interesuje się KAS do tej pory, czyli te 100 miliardów złotych, no nawet na człowieku z takim doświadczeniem, jak ja, robi wrażenie porażające. Równie przygnębiające jest to, że kiedy rozpoczęliśmy pracę na rzecz ścigania tych nadużyć, natknęliśmy się na, powiedziałbym, takie bardzo obiektywne przyczyny utrudniające dochodzenia do sprawiedliwości i do egzekucji tego, co zagarnęli działacze i politycy PiS-u. Jak Państwo wiecie, no, do tego służy przede wszystkim ta struktura, która jest podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. Tylko wtedy, kiedy przejmowaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, no, widzieliśmy to tak to było wszystko jakby na talerzu położone. Ówczesne Ministerstwo Sprawiedliwości w dużej mierze było częścią tego układu zamkniętego. Kiedy zmienialiśmy władzę w służbach, na przykład w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. No słuchajcie, CBA było powołane do tego, żeby tego typu fakty nadużyć i wykorzystywania władzy śledzić. Ale jak miało śledzić, skoro jedną z osób, no, które właściwie powinny podlegać badaniu, a nie badać takie zdarzenia, był szef CBA. To też jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo to też jest pewien system. A więc na przykład wykorzystywanie mieszkań. Centralne Biuro Antykorupcyjne zakupiło mieszkanie w Warszawie
za 1 250 000 ze środków funduszu operacyjnego, które według informacji, jakie otrzymałem, szef CBA ówczesny miał wykorzystywać jedynie w celach prywatnych mieszkaniowych, znaczy po prostu zamieszkał to. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otrzymał przydział kwatery tymczasowej, która nie była w ogóle powiązana z okresem pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żadna z prawnych przesłanek, która pozwoliłaby na taki przydział kwatery, nie została spełniona. Na 2 tygodnie przed spodziewanym odwołaniem tę operację przeprowadzono, jak się Państwo domyślacie. Fundacje. Tu też powstaje cała dokumentacja działań fundacji założonych, istniejących i przejętych przez PiS, albo założonych przez PiS. Tutaj mistrzem świata jest rzeczywiście wicepremier Piotr Gliński. Decyzje, jakie podejmowały instytucje jemu podległe. Nie wiem, 20 milionów złotych z Narodowego Instytutu Wolności, które trafiły do organizacji związanych z byłym ministrem PiS Piotrem Mazurkiem i Stowarzyszeniem Koliber, którego był wiceszefem. Ja pomijam fakt, czym sławiło się to środowisko. Tam między innymi są osoby skazane za zabójstwo w głośnej sprawie warszawskiej sprzed kilku lat. No już głośne dotacje, czy dla imperium księdza dyrektora Rydzyka. Tu oczywiście lista ministerstw i innych instytucji państwowych, które finansowały to imperium, jest bardzo, bardzo długa. Mam kłopot, jak opisać kolejny mechanizm, ale jest rzeczą charakterystyczną i bardzo w sumie krępującą. Na przykład kupowanie hoteli przez instytucje rządowe lub podległe im jednostki od osób prywatnych bez żadnego wyraźnego przeznaczenia. Ktoś wpadł na taki pomysł, żeby uznać, że hotel może być sposobem wyprowadzania pieniędzy albo marnowania pieniędzy, i to na dość dużą skalę. No nawet nieszczęsne Muzeum Narodowe stało się częścią tego pomysłu czy procederu. Mówię o krakowskiej placówce. Badamy dzisiaj te przypadki, dlaczego za bardzo duże pieniądze kupowano nieruchomości, właśnie w tym te hotele. Podejrzenia nasuwają się same, szczerze powiedziawszy, ale nie jest moim zadaniem domyślać się. Moim zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby wyjaśnić te kwestie w najdrobniejszych szczegółach. Ja mam tutaj wykaz tych wszystkich dotacji, a także wydatków, solidnych wydatków pieniędzy publicznych, decyzją administracyjną na działania, których nie podjęto. I jedynym efektem tych działań było skonsumowanie tych dotacji przez osoby prowadzące tę pseudo działalność społeczną. Ale też nie chcę Państwa zanudzać, bo to jest pierwszy mój meldunek. My będziemy o tym sukcesywnie informować. Szczególnie wtedy, kiedy, bo wiem, że na to Państwo czekają przede wszystkim, kiedy będziemy mogli meldować o tym, że odzyskujemy te pieniądze. To jest dzisiaj jedno z głównych zadań także ministrów i ich służb, i temu ma służyć dzisiaj podpisane porozumienie.
Będziemy też wyjaśniać rzeczy, ja najchętniej to powiem szczerze, spytałbym tych, którzy tak gorliwie w PiS-ie bronią moralności publicznej. Bo jak mówimy o pewnym systemie zachowań, to jednym z mechanizmów było także nagradzanie ludzi systemu w sposób bardzo osobliwy. Jak pamiętacie Państwo, za pieniądze, które były w dyspozycji szefów spółek albo instytucji, no niektórzy robili zęby, niektórzy, tak funkcjonariusze CBA, jeśli dobrze pamiętacie, na pewno dużo pamiętacie, korzystali z agencji towarzyskich w Wiedniu. To zresztą rzecz ciekawa, bo na przykład jeden z nominatów PiS-u zajmujący się kulturą i no, wydawał setki tysięcy złotych na takie działania kulturalne jak pobyt w Bombaju w klubie nocnym o intrygującej nazwie Toy Room. Szczerze powiedziawszy, chętnie bym zaprosił pana prezesa Kaczyńskiego nie do takiego pomieszczenia, tylko żeby może przepytał ludzi, którzy wykorzystywali karty służbowe naprawdę na dużą skalę. Czy to było w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu w nocnym klubie, czy w Los Angeles, też fajny klub, Rasputin, czy ten nieszczęsny Toy Room w Mumbai w Indiach. Można by się z tego śmiać, gdyby nie chodziło o ludzi, którzy byli nominatami PiS-u w sprawach kluczowych, w tym przypadku dla kultury polskiej. I mówimy o setkach tysięcy złotych wydawanych tylko przez jednego człowieka z jednej karty służbowej, właśnie na tego typu aktywności. Mówię o tym, żeby też uświadomić wszystkim, że poziom degeneracji i poczucie bezkarności już przekraczało wszystkie granice. Jarosław Kaczyński i jego ekipa naprawdę uznali, że ten układ jest rzeczywiście zamknięty, że wygrają kolejne wybory i że nikt nie będzie miał dostępu do informacji, z których dzisiaj powoli budujemy ten obraz nadużyć, których skala, tak jak powiedziałem na początku, oceniana jest dzisiaj, potencjalna skala nadużyć przez Krajową Administrację Skarbową na 100 miliardów złotych. I chciałem jeszcze raz dzisiaj podziękować tym wszystkim, którzy, no, mając świadomość, co odziedziczyliśmy, w jakim stanie były służby specjalne, w jakim stanie była policja, jeśli chodzi niektóre osoby nadzorujące czy z szefostwa tych służb, część prokuratury, no niektórzy sędziowie, wiemy jak się zachowali. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, muszę powiedzieć, że niezależnie od oczekiwań ludzi, którzy by chcieli szybciej, więcej, ja to wszystko rozumiem, ale chciałem jeszcze raz wyrazić uznanie, że udało się już w tej chwili doprowadzić do właśnie do postawienia zarzutów 40, przypomnijcie mi, 62 osobom i 149 zawiadomień do prokuratury. I tak jak powiedziałem, to jest początek tego procesu. I to jest naprawdę szybko. Nawet jeśli nie wszyscy mają takie wrażenie, uwierzcie mi, tempo, intensywność działań tych bardzo oddanych sprawie urzędników jest naprawdę imponujące. To tyle. Przepraszam, trochę się rozgadałem, ale właściwie mam wyrzuty sumienia, bo przygotowałem, ja tu dzięki pani minister i jej zespołowi otrzymałem właściwie taki najbardziej ściśnięty już do takiego minimum wyciąg, a i tak bym was zanudził, jakbym czytał o tych wszystkich poszczególnych przypadkach, ale tak jak obiecałem, będziemy i resortowo, właściwie każdego tygodnia będziecie państwo otrzymywali informacje, które będą efektem i pracy tego zespołu, który powstaje w ramach współpracy tych resortów, ale także inne ministerstwa zobowiązały się. Miałem z nimi dwudniowe od rana do nocy spotkania. No i tłumaczyłem, mam wrażenie, już bardzo przekonująco. I ta moja perswazja chyba dotarła do wszystkich naszych ministrów, że kwestia rozliczenia to nie jest kwestia odwetu w żadnym wypadku. To nie jest kwestia jakichś igrzysk, wystarczą paryskie na razie, ale to jest kwestia też na przyszłość niezwykle ważna dla wszystkich w Polsce.
że jak ktoś popełnia nadużycie, to odpowiada za to, niezależnie od tego, czy jest premierem, czy urzędnikiem państwowym, czy szefem instytucji kultury, czy dwudziestolatkiem, czy trzydziestolatkiem, który zarabia więcej niż prezydent i premier, prowadzi jakąś specjalnie powołaną fundację do wyciągania pieniędzy pod patronatem jednego z ministrów. To jeden z kolejnych przykładów tego, co w tej dokumentacji mam. Ale pewnie jakieś jedno pytanie. Przypuszczam, że jest kilka pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, Karolina Mózgowiec, Polska Agencja Prasowa. Chciałabym się zapytać o te zawiadomienia do prokuratury złożone na kwotę 3 miliardów złotych. Czego dokładnie dotyczą i czego będą dotyczyć te kolejne, które czekają w kolejności? I pytanie też o komisarzy unijnych. Jakich kandydatów na komisarzy Polska wystawi i o jaką tekę będzie się Polska starać? Dziękuję. Tak jak wspomniałem, będę prosił szefa Krajowej Administracji Skarbowej, aby państwa informował o szczegółach postępowania. Najwięcej zawiadomień, właściwie najwięcej zarzutów dotyczy oczywiście tych głośnych spraw. To jest Fundusz Sprawiedliwości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, także oczywiście Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, te, które wymieniłem. Jeśli państwo jesteście zainteresowani, to poprosimy, aby po posiedzeniu rządu szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazał państwu pełną listę. Jeśli chodzi o kandydata, kandydatkę na komisarza polskiego w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, jestem po długich rozmowach i z szefową Komisji Europejskiej, z potencjalnymi kandydatkami, kandydatami. Rozmawiałem także długo na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą. Nazwijmy rzecz po imieniu. Jak państwo wiecie, PiS przygotował w związku z jakimiś takimi targami z prezydentem Dudą ustawę kompetencyjną, która no w naszej ocenie nie jest do końca ustawą zgodną z polską konstytucją i przekazuje niekonstytucyjne uprawnienia prezydentowi, ale dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby te polskie kłopoty wywołane różnymi niemądrymi albo szkodliwymi decyzjami PiS-u, żeby one nie wylewały się no przynajmniej zbyt często poza polskie granice i nie chciałbym, żeby w Europie komentowano jakieś złe zdarzenia, złe konteksty z Polski. Więc niezależnie od moich wątpliwości, nie tylko moich, bo mówię tutaj także o profesorach prawa, konstytucjonalistach, ja bym chciał, aby prezydent Duda czuł się też częścią procesu, tak żeby nie było w finale jakichś niepotrzebnych swarów czy kłótni tutaj na temat kto, kiedy i w jaki sposób rekomenduje komisarza szefowej komisji. Będę jeszcze rozmawiał z panem prezydentem Dudą już o szczegółach w połowie tygodnia, przyszłego tygodnia. Na pewno zobaczymy się w okolicach 15 sierpnia, nie tylko na paradzie wojskowej, ale też spotkamy się na pewno i w cztery oczy będziemy o tym rozmawiać. Ja już we wtorek na posiedzeniu rządu, po przekazaniu moich sugestii, rekomendacji panu ministrowi Szłapce, który odpowiada za przygotowanie procedury. We wtorek na posiedzeniu rządu przekażę moją opinię na temat tego, kto powinien być komisarzem i jakie portfolio jest interesujące i dające nam jakiś realny wpływ w Komisji Europejskiej. Także proszę o 4 dni czy 5 dni cierpliwości. We wtorek karty będą na stole. Ale chcę powiedzieć, że no, powiem nieskromnie, czuję się w tym kompetentny i szukam przede wszystkim takiego portfolio i takiego kandydata, kandydatki. Czy znalazłem już, ale muszę dochować tych procedur, gdzie będziemy mogli uzyskać maksimum interesów dla Polski i maksimum wpływu na pracę całej komisji. Nie jest to łatwe, nie jest aż tak dużo tych portfeli, które dają taki wpływ horyzontalny, czyli także na inne komisje. Nie będę tutaj też państwa męczył szczegółami, ale wydaje mi się, że Polska uzyska
bardzo silną pozycję dzięki tej nominacji, jaką zaproponuję. I spodziewam się zgody ze strony szefowej komisji na moją propozycję. I kolejne pytanie z drugiej strony. Nie ma dobrze tu. Dzień dobry, Bartłomiej Ślak, TVN24. Panie premierze, to ja na początek chciałem się zapytać, poprosić o odniesienie się, bo Mateusz Morawiecki już przed chwilą odniósł się do tego, co pan tutaj mówi. Napisał, że układ zamknięty dziś rządzi Polską, a pana kłamstwa mają jeden cel, zlikwidować największą partię opozycyjną w Polsce, przykryć kwestię likwidacji CPK, atomu i horrendalnych podwyżek. Z obsesją idzie się do lekarza, nie do władzy, tak orzeczy Mateusz Morawiecki. Chciałem zapytać, czy dokumenty związane z tymi sprawami, o których pan tutaj mówi, choćby z wydatkami KPRM w roku wyborczym, zostały też przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej. Pytam oczywiście w kontekście toczącej się dyskusji o subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. I trzecia rzecz, trochę obok tematu. Czy pan czytał wstępny, pierwszy raport Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów? Czy tam są jakieś już zarzuty, podejrzenia co do konkretnych osób? Czy to raczej jest taki raport techniczny i kiedy zostanie opublikowany? Jeśli chodzi o raport Komisji, też pozwolę sobie przekazać Państwu. Ja otrzymałem ten raport. I na pewno odniosę się do pierwszego raportu komisji w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym rozmawiali także na posiedzeniu rządu i wtedy przekażę Państwu moją opinię. Na razie raport jest zastrzeżony z oczywistych względów, ale po ocenie tego, co może być ujawnione i do czego może być pełny dostęp, no, tę decyzję podejmiemy wspólnie z szefem komisji, z szefem służb. I myślę, że we wtorek po posiedzeniu rządu też w tej sprawie będziemy mogli podać kilka detali. Ale oczywiście jest to pierwszy raport. Słusznie pan się domyśla, nie oczekujmy jakichś wielkich rewelacji, sensacji. Jest to pierwszy z tych raportów. Prosiłem bardzo wtedy, kiedy komisja powstawała, żeby bez zwłoki przystąpili do pracy. Okazało się, że trochę czasu jednak kosztowało przede wszystkim stwierdzenie bezpieczeństwa pracy komisji. No mówię tutaj o zbadaniu, czy każdy z zaproponowanych uczestników tej komisji może mieć pełny dostęp do klauzulowanych materiałów, dokumentacji. Trochę to czasu zajęło. Znaczy ten bardzo dokładny przegląd, bo zależało nam na tym, żeby wszystkie osoby, które w pracę są zaangażowane, były w 100% wiarygodne, żeby nie było tak, jak w przeszłości się zdarzało, że w różnych komisjach zasiadali ludzie, którzy sami powinni być przedmiotem badania, a nie członkami komisji. Ale myślę, że we wtorek możecie się spodziewać pierwszej informacji na temat pracy tej komisji. Mateusz Morawiecki. Zawsze, wiecie, ja tak uważam, że znam go trochę. Ma pewnie jakieś zalety. Nie jest moją rolą oceniać jego osobowości tak całościowo, ale poczucie humoru nie było nigdy najmocniejszą stroną pana Mateusza Morawieckiego. Ja na jego miejscu bym nie tweetował. To takie jest dość cringe'owe. Tak. Wszystkie dokumenty, co do których mamy przekonanie, że mogą wpłynąć na obiektywną i rzetelną decyzję PKW, zostały do PKW wysłane. Jak Państwo zauważyli, no ten szum wokół sprawozdań tych domniemanych, znaczy moim zdaniem bezdyskusyjnych, ale to jest moje zdanie, nadużyć i wykorzystywania środków publicznych i władzy na rzecz kampanii wyborczej przez PiS. No, zauważyliście, że ja w tej sprawie nie zabieram głosu. Bardzo mi zależy na tym, żeby PKW nie podlegało jakimś takim naciskom czy oczekiwaniom politycznym, bo to zawsze ma negatywne konsekwencje. Ale oczywiście wszystkie resorty, w tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, były zobowiązane, aby przekazać te informacje, co do których było przekonanie, że dochodziło do nadużyć z punktu widzenia prawa wyborczego i reguł, których przestrzeganie bada PKW. Także tu proszę być spokojnym. Ja oczywiście nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy PKW wyciągnie właściwe, prawidłowe wnioski. Nie mnie oceniać. Podobnie jak w przypadku werdyktów sądowych, ja uważam, że nawet jeśli nie zawsze jesteśmy zadowoleni, ja mogę nie rozumieć, dlaczego tak oczywiste rzeczy wymagają tak długiego analizowania, no bo tak między nami mówiąc, znaczy ja nie zastąpię PKW, ale ja wiem, że
nigdy w Polsce do tej pory nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby móc używać na taką skalę, tak bezczelnie, tak bezwstydnie środków publicznych, pieniędzy wszystkich Polaków na własną kampanię wyborczą, na własne korzyści, w tym tak ekstrawaganckie, jak przed chwilą o tym powiedziałem. I nie mam żadnych wątpliwości, że PiS wykorzystywał we wszystkich kampaniach wyborczych, kiedy rządził, także w tej ostatniej, która zakończyła się 15 października, w sposób absolutnie niedozwolony, zarówno prawnie, nieakceptowalny moralnie, bezwstydnie środki państwowe, środki publiczne na rzecz swojej kampanii. I miało to charakter systemu. To był mechanizm zbudowany na pewno z wiedzą, nie wiem czy z inicjatywy, ale na pewno z wiedzą wszystkich szefów PiS-u. W ogóle co do tego też nie mamy żadnych wątpliwości. Więc ja bym na miejscu Morawieckiego w tej sprawie skorzystał z faktu, że ludzie może bardziej dzisiaj się interesują właśnie olimpiadą czy swoimi wczasami i bym się nie wychylał, bo pan Morawiecki jest tutaj jednym z najgorszych przykładów tych procederów. I kolejne pytanie, bardzo proszę. Bardzo proszę. Barbara Erling, Reuters. Chciałam się zapytać o to, co według pana premiera powinna zrobić Unia w kwestii złagodzenia przez Viktora Orbana restrykcji wizowych dla Rosjan i Białorusinów i czy wchodzi w grę usunięcie Węgier ze strefy Schengen? Nie znam jeszcze szczegółów decyzji Viktora Orbana. Na pierwszy rzut oka mówię o tym, jak to komentowano, jak on sam to też prezentował. Wydaje się, że naruszono przepisy prawa europejskiego i z jakimiś ryzykami związanymi z bezpieczeństwem państw strefy Schengen. Ale wolałbym mieć pewność, bo przecież Węgry nie są jedynym państwem, które udziela wiz Białorusinom czy Rosjanom. Więc my wszyscy mamy niestety dobre powody podejrzewać Viktora Orbana, premiera Węgier i przyjaciela PiS-u serdecznego, o sprzyjanie Rosji w konflikcie, w wojnie z Ukrainą. To by dawał tego przykłady właściwie w ostatnich latach prawie każdego dnia. I dlatego warto w sposób bardzo precyzyjny zanalizować wszystkie aspekty prawne i możliwe konsekwencje jego decyzji. Ale wiecie, wykluczenie ze strefy Schengen to jest właściwie wstęp do wykluczenia z Unii Europejskiej. I tutaj byłbym jednak ostrożny. Ja czasami wtedy, kiedy... Ja, jak państwo pamiętacie, może włożyłem dużo wysiłku, żeby usunąć Viktora Orbana i jego partię z tej międzynarodowej grupy, gdzie jest Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska. Ale byłbym ostrożny z wnioskami o wyrzucanie państw z Unii Europejskiej, bo zawsze mówię w takich sytuacjach, słuchajcie, był Orban, jest Orban, ale i może jeszcze chwilę będzie, ale minie. Tak jak wszyscy politycy, nie dedykuję tej mądrości życiowej tylko Viktorowi Orbanowi. I ja nie wykluczam, że szybciej niż się spodziewamy Węgry wrócą na ścieżkę pełnej demokracji, transparentności i tego zachodniego systemu wartości. I wolałbym, żebyśmy nie odpychali Węgrów. O Orbanie co myślę, to myślę, ale Węgrzy to ciągle nasi przyjaciele nawet jeśli, no ale któż nie błądzi. No. W różnych krajach ludzie różnie głosują czasami nie tak, jakby się nam podobało, ale w Polsce też. Ja nie byłem zachwycony wynikami wyborów przez ładnych kilka lat, więc też no, warto o tym pamiętać. Ja byłem z oczywistych względów bardzo krytyczny wtedy, kiedy w Polsce łamano wszystkie reguły praworządności, kiedy naruszano konstytucję. Mówię o rządach PiS-u i działaniach prezydenta Dudy, szczególnie w tych pierwszych miesiącach w odniesieniu do rządów prawa w Polsce. Ale każdemu, kto w Europie sugerował, że być może Polska nie powinna być członkiem Unii Europejskiej, no przepraszam za sformułowanie, od razu dawałem po łapach, jak to było tylko możliwe. I dlatego uważam, że cierpliwość w tych kwestiach jest też wskazana. Ja bym wolał, żeby Węgry były no tak całym sercem w Unii Europejskiej i lepiej ten krytyczny moment z Viktorem Orbanem w roli głównej może lepiej przetrzymać.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. I już później pani redaktor. Na Dolczak, Arnold, Polsat News. Panie premierze, jedna kwestia to pytanie, czy jest pan na bieżąco informowany w kwestii polskich studentów zatrzymanych w Nigerii, czy jakieś kroki też pan premier podejmował. Druga kwestia to, co ze składką zdrowotną? Apetyty koalicjantów są duże, możliwości budżetu małe z tego, co słyszymy ze strony ministra finansów. Czy to w jakiś sposób nie wykolei rządu? I trzecie pytanie, czy rząd ma jakiś pomysł na reformy i wsparcie sportu, bo tu również apetyty kibiców są bardzo duże, tych medali mniej niż oczekiwaliśmy. Z drugiej strony pojawiają się kolejne afery dotyczące związków, chociażby zapaśniczy, szermierczy. Co tutaj rząd planuje w tej kwestii też zrobić? Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście przyzwoitość i zdrowy rozsądek każą poczekać z oceną występu polskiej reprezentacji do poniedziałku, czy do wtorku, i z całą pewnością minister sportu będzie miał w tej sprawie dużo do powiedzenia. Mówię o sytuacji w polskim sporcie i w związkach. Tylko proszę, nie powtarzajcie tego, co za chwilę PiS wymyśli, znaczy, że to jest wina Tuska, że nie ma złotego medalu w tej czy innej dyscyplinie. Ja mam oczywiście, też trochę się na tym znam, sądzę, i mam też własny pogląd na temat różnych zjawisk negatywnych i chorób, które toczą polski sport, ale nie będę, niczego złego nie powiem, zanim się igrzyska nie skończą. No, mamy jednak ciągle tą wielką nadzieję na złoto siatkarzy, mamy naszą cudowną bokserkę, pani Szeremeta robi na mnie wielkie, wielkie wrażenie, i w ogóle nie są ważne poglądy polityczne tutaj w tej kwestii. No, Natalia Kaczmarek może, daj Boże, to już dzisiaj o 20, jeśli dobrze pamiętam. Więc lepiej trzymać kciuki i głośno dopingować, no bo ja nie będę miał satysfakcji, jeśli będę mógł powiedzieć, o zobaczcie, co PiS zrobił z polskim sportem, nie ma medali. Ja bym dał bardzo dużo swojego zdrowia i wysiłku, żeby tych medali było jak najwięcej, żeby nikt nie musiał się w Polsce obrzucać błotem z tego powodu, że nam źle idzie. Ale na pewno dużo materiału na temat i PKOL-u, i poszczególnych związków sportowych, i obrotu publicznymi pieniędzmi, bo ja nie będę komentował, kto ile skoczył, czy jak szybko pobiegł. To nie jest rola premiera. Ale w jaki sposób wykorzystywano środki publiczne, w tym środki ze spółek Skarbu Państwa, ale także pieniądze wprost publiczne z budżetu na rzecz polskiego sportu. No, też bardzo chciałbym przeciąć albo ujawnić te wszystkie sygnały o tym, że polski sport stał się jakimś też sposobem na zarabianie bardzo dużych pieniędzy przez polityków albo działaczy, i że to było takie sprzężenie zwrotne. Też trochę taki układ zamknięty. No, wy coś wiecie, ja coś wiem, ale tak jak powiedziałem, poczekajmy do końca igrzysk. Ale będę chciał, żeby i PKOL, i związki sportowe z pieniędzy publicznych, bo o tych mówię, żeby jednak się rozliczyli też przed opinią publiczną. Dzisiaj coś intuicja mi mówi, że polskie medale będą jednymi z najdroższych na świecie. Znaczy ilość pieniędzy, jakie poszły z publicznych i spółkowych funduszy, jak to przełożymy na ilość medali, coś mi tu na pewno nie gra, znaczy nie składa mi się to. I dlatego na pewno będzie warto to zbadać, ale poczekajmy do poniedziałku. Studenci zatrzymani w Nigerii. Zaraz po konferencji prasowej będę miał spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i z MSZ-em poświęcone tej sprawie. Nie mam sygnałów bardzo alarmujących w tej chwili. Sama sprawa jest w ogóle dość taka niespotykana, tak bym powiedział. Według informacji, które otrzymałem w ciągu dnia, monitorujemy to oczywiście od momentu zatrzymania, one nie są dramatyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej grupy. Ale wolę upewnić się, czy tak rzeczywiście jest. I na razie miałem dość poważny problem z uzyskaniem kompetentnej informacji, co tak naprawdę było powodem zatrzymania. Znaczy, wiem to, co państwo, a mam nadzieję, że za chwilę będę wiedział więcej, co naprawdę było powodem zatrzymania. To tłumaczenie, że było to wieczorne czy nocne wyjście na ulicę i robienie zdjęć akurat w czasie, kiedy gdzieś trwały demonstracje. No, nie,
No, mnie nie wystarcza, znaczy chciałbym wiedzieć naprawdę i przede wszystkim będę chciał wiedzieć od MSZ-u, czy ja osobiście mogę też coś zrobić, żeby sprawę jak najszybciej zakończyć. I oczywiście, jeśli będę miał coś ważnego w tej sprawie do powiedzenia, to przekażę komunikatorem, czy no, w inny sposób. W tej chwili na razie przed spotkaniem nie chcę spekulować. I jak wiecie, jest jeszcze trochę projektów, które, co do których wiadomo, że kosztowałyby dużo pieniędzy. Pamiętam wypowiedź pana prezydenta Dudy. Nie czepiam się, nie, ale z tym słynnym, jak był PiS, to były pieniądze, a teraz nie ma na wszystko pieniędzy. Właśnie problem polega na tym, że sposób rządzenia i sposób wykorzystywania pieniędzy przez naszych poprzedników powodował, że spowodował, że ja bym dzisiaj nie powiedział, że na wszystko jest pieniędzy bez do oporu, znaczy bez żadnych ograniczeń, bo to byłaby bzdura. Ale nie dlatego, że my źle rządzimy, tylko dlatego, że skala nadużyć, a także niefrasobliwości, wydatków ponad miarę i to mniej czy bardziej uzasadnionych, czy wręcz o charakterze przestępczym, ale to wszystko składa się właśnie na te 100 miliardów podejrzanie wydanych, ale też na setki miliardów złotych niepotrzebnie albo niekompetentnie wydanych. Więc jeśli ktoś z PiS-u czy od prezydenta będzie zadawał publiczne pytanie, gdzie są te pieniądze, to między innymi są tutaj. To znaczy odzyskamy je, ale ten proces będzie trwał na pewno długo. Składka zdrowotna ma przynieść ludziom satysfakcję, znaczy ulgę jakąś, zmiana w składce zdrowotnej. I nie dopuszczę do tego, żeby to było jakieś, wiecie, takie targowisko politycznej czy próżności, czy zaraz wybory prezydenckie, że tutaj partie koalicji 15 października będą sobie wyrywały ten projekt. Trzeba, poprosiłem, żeby zaczęli rozmawiać już między sobą i minister finansów, i przedstawiciele partii koalicyjnych siedzą. Myślę, że bardzo szybko przedstawimy jakiś realistyczny projekt, który i taki możliwie sprawiedliwy, który da no, satysfakcję ludziom, ale też pamiętajmy, że no, za zdrowie trzeba płacić, no, tak czy inaczej. Więc tutaj nie spodziewajmy się, że efektem końcowym pracy będzie no, decyzja, że de facto nie będziemy płacić albo symbolicznie będziemy płacić na zdrowie, no bo wtedy będziemy mieli wszyscy poważny kłopot już zdrowotny, nie finansowy. Ale minister finansów chyba dobrze odczytał moją intencję i moją taką twardą rekomendację, żeby jak najszybciej z przedstawicielami innych partii rządzących, współrządzących, żeby znalazł rozwiązanie, które pozwoli powiedzieć mi jeszcze przed 15 października, przed rocznicą wyborów, że kolejne zobowiązanie jest dotrzymane. I ostatnie pytanie już z tego, co widzę. Dzień dobry, Natalia Ojewska, Bloomberg. Panie premierze, czy rząd rozważa zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, na przykład PZU, w dofinansowanie sektora zbrojeniowego? Dziękuję. Jakiego? Sektora zbrojeniowego. Dofinansowanie sektora zbrojeniowego. Nie.